Miliony, miliony, łapówki pod stołem i Wania z kałachem. Podobno to wszystko grozi tym kobietom. Panie na ścianie wschodniej, tak zwanej, dawnej, pracowały, hodowały świnie między innymi i ciężką pracą dorobiły się willi z basenem i tureckimi meblami, wartymi setki tysięcy złotych. Zderzenie delikatnych kobiet z rzekomą lub prawdziwą mafią gazową okazuje się naprawdę wybuchowe, ale proszę zobaczyć reportaż. Imponująca ta nieruchomość, wspaniała. No dziękujemy. Joanna. Joanna, a to jej nóżka? A to moja nóżka. Kto panią tak posiniaczył? Kontrahent nasz. Nasz kontrahent, który ukradł nam pieniądze. Pobił panią? Tak, siostra wychodziła pierwsza, no i nagle usłyszeliśmy krzyk. Siostra krzyczała ratunku. Z pierwszego piętra próbował zepchnąć mnie ze schodu. On wiedział, jeżeli córkę zepchnie, ja nie poradzę z firmą. Wychodząc zaczął mnie szarpać, ja byłam zdezorientowana, stałam tutaj przed schodami i już leciałam i wtedy jeszcze zdążyłam złapać za koszulę. Żeby nie ja, żeby nie mój mąż? Mojej siostry by już nie było! Przecież to horror! Nie wiem, ja... Ale co, oni was jeszcze straszą? Tak! Boimy się, tak. Bo jeżeli słyszymy, że przyjdzie Wania z ołowiem, to przepraszam bardzo, czy my nie mamy prawa się bać? Wania z ołowiem! To jest sposób załatwiania spraw przez tych ludzi. Prawie 1 600 000 złotych. Tyle pieniędzy. My pracujemy, zarabiamy na każdą złotówkę, a oni na... latają na nurkowanie, na wypoczynki. Kiedy nam nie płacili... Na polu golfowym bardzo tak. Piękna grupa. Tak, tak, to oznajmia, że on się wybiera na Borneo. Jest. Kiedy nie płaci dla nas, jest w Tajlandii i nurkuje. On już to planował. On chciał zrobić złoty strzał po prostu. Nasz kontrahent w ciągu jednego miesiąca doprowadził do zadłużenia na 1 600 000. Marek i Jarek i Żegania. Znałam, pracowałam z tymi ludźmi przez 9 lat. Dostarczaliśmy towar do rozlewni gazu w Żeganiu. W ramach tego częściowego zadłużenia obiecali nam 107 takich wielkich zbiorników, które są rozstawione u ich klientów. Obiecali nam samochody, czyli dwie cysterny i dwa samochody do rozwożenia małych tych butli 11-kilogramowych z gazem. Przywieźli nam dokumenty rejestracyjne, przywieźli nam karty pojazdu do swoich samochodów, które nam przekazują. Przywieźli nam faktury za te samochody. No za te... To jest na 73 tysiące za Mercedesa. Przywieźli nam czerwone paski do tych cystern, dzięki którym można przewozić gaz. Tablicę na naszą firmę. No ma pani fakturę na zbiorniki, ma pani fakturę na samochód, jeden, drugi, trzeci, to co mamy, to dostała pani przecież. To się wszystko dobrze skończyło. Nie pani redaktor, nie tylko mamy. Nie mamy samochodu. To jest wydmuszka. Ta firma już jest od 1 lipca zamknięta. Oni cały swój majątek przerzucili na firmę Edmunda. Tutaj macie dowód, że niby oni wam co? Sprzedali, że co? Że nam sprzedali. Samochody. Tak, rozliczenie. W rozliczeniu. I dalej co się stało z I tymi? Później i jeszcze raz to sprzedali. Czyli lewymi fakturami. Ale dobrze, które same... Które są zarejestrowane na córki i na żony firmy. Wszystko oddali na swojego przyjaciela, na jego firmę. Pana E. Pana E, tak. Drwili, że trzy głupie kobiety... On mi powiedział, ja się zastanawiałem, czy ktoś mógłby mi... dać w mordę za przeproszeniem. No nie, no ja nie pójdę, nie strzelę. No, ojciec był chory. Prawie na drugim świecie był tato. A pan E jest człowiekiem... O takim. I każdy jego się boi. Tak. Boi się każdy go. Pan Marek się boi mojego taty, no nie? Mm-hmm. I ma jakiś tam, jak to powiedzieć, respekt. I że my to wszystko od nich weźmiemy i wam to przekażemy. Za to, że oddadzą nam część długu w formie swoich samochodów i zbiorników, powiedzieli, żebyśmy im dali po 200 tysięcy pod stołem. O czym rozmawialiście? Ile? Konkretnie. Po 200 na łeb. Bo oni nie mieli zamiaru oddać, tylko jeszcze myśleli, że jeszcze skubią. To, że powysyłaliśmy ileś pism, w tym momencie mamy kontrolę Urzędu Skarbowego. My mamy kontrolę. Żeby w dzisiejszych czasach, kiedy mamy pakiet paliwowy, kiedy rząd nasz się chwali, jacy oni są skuteczni, ile to oni mają z VAT-u wpływów, dlaczego tym się nie zainteresują? Pan prokurator, który badał sprawę, stwierdził, że nie ma znamion przestępstwa. Jak może mi policja powiedzieć, kiedy ja zgłaszam samochody,
taki, taki, taki. To są moje samochody. Numer. Ja podaję adres, gdzie one są. A mi policjant mówi, proszę panią, to pani jedzie, pani się schowa w krzakach i pani jak te samochody tam zobaczy, to niech pani na 112 zadzwoni. Tak było. Tak było. Tak. Czy to jest normalne? Wszystko po przecież to jest czarno na białym. To jest przyznanie nagrania. Się złodziei. Kiedy złodzieje mówią, tak, my kradniemy, my jesteśmy super, bo my wiemy jak wykombinować. Oni mają to we krwi chyba to złodziejstwo. A wcześniej pani tego nie widziała? Nie wiedziałam, bo mój dziadek mówił tak, zobaczyłem kobiety bez palca, bo coś tam ukradła. Mężczyzna idzie bez loni, bo on musiał duże coś ukraść. Tam rąbali ręce, rąbali palce. Dla tych naszych złodziei to trzeba, żeby odrąbali ręce i głowy. Szumny jabia rozy. Siostra, przez pana Marka, przez pana Jarka, przez pana Edmunda, przez panią Beatę i przez pana Daniela straciła dziecko. Panowie wiedzieli o tym doskonale. Przepraszam, Jezu, to nie... Tak, panie Jarku, pan do mnie zadzwonił w piątek. Ja powiedziałam, niech dobrze to się ruszyć. Ja powinnam przez 2 tygodnie się ruszyć. Ja nie wiedziałam, panie Jarku. Ja wiem, że pan nie wiedział skąd, bo wcześniej tego nie wyczyta. On się tu prezentuje jako wrażliwy mężczyzna. I on wygląda na cywilizowanego człowieka. Tak. Oni nas ze zdrowia ukradli. Oni nas z wiary. O, z wiary, o, bo my już nie wierzymy żadnej osobie. Wy jesteście prawosławnymi. Tak, tak. Skąd wyście to z Ameryki ściągnęły, czy skąd? Nie, nie, to jest akurat z Turcji. To jest z Turcji, tak. A wy coś macie z Turcją wspólnego? Pochodzenie? Nie, męża mam z Turcji. Tak. No. Ja mam tu zdjęcie ze ślubu naszego. Ale wy macie korzenie z białoruskie. Tak, to, tak, które? Tak. To znaczy... Tak. Jedno i drugie. Chcieliśmy, żeby córki nasze pokończyły studia. Ale śliczne. Skończyłam socjologię, skończyłam filologię rosyjską, filologię białoruską. A ja na początku robiłam karierę w instytucji państwowej. W IPN-ie pracowałam 5 lat. Opuszczając IPN, uniwersytet do mnie się zwrócił i wydał moją książkę. Białoruskie Towarzystwo Historyczne. I pani z tych wyżyn Parnasu przeszła pani do gazu? Tak. Ja od 17 lat pracowałam w branży gazowej. Zajmujemy się importem gazu. Z Rosji? Z Rosji, z Kazachstanu, tak. Sąsiedzi nasi śmiali się z nas. Z dziewczyn? Z dziewczyn, tak. Z dziewczyn, które umiały kopać szamba, umiały wszystko. W tej chwili ja jestem dumna z siebie, jestem dumna z moich rodziców i z mojej rodziny. Żeby ten 1 600 000... Panowie, jeżeli tego słuchacie, ja wiem, możecie przyjść do mnie jutro z Wanią Zołowiem. Trudno! Tak. Niech cały świat, niech wszyscy wiedzą, jeżeli zginę ja albo moja rodzina, będziecie wy ponosić odpowiedzialność za to. Ostrzegam was, że jak zginę, to będzie wiadomo, kto to zrobił. To jest naprawdę potworne i to jest sfera, do której zwykli dziennikarze przeważnie nie mają wstępu, a panie... I ta rodzina wpuściła nas do domu. Mamy wybitnych specjalistów od gazu, energii, handlu paliwami, VAT-u od policji, i prawa. Od... Panie po pierwsze wskazały, że zostały oszukane w momencie, w którym kontrahent nie zapłacił faktury i pokazały też cały proceder. To znaczy to, że następnie ten kontrahent zamyka jedną działalność, prawdopodobnie stawia ją w stan upadłości i jednocześnie chwilę później otwiera nową spółkę, gdzie prawdopodobnie tym samym paliwem handluje pod szyldem innego przedsiębiorcy. Właśnie, i tu jest tak zwany pies gazowy pogrzebany. Przedstawiciel prawa twierdzi, że to jest rozliczenie i że nic prokuratura do tego nie ma. Mimo, że panie opowiadają, jak pod stołem były 20 tysięcy, każdy miał dostęp. Po 200 tysięcy. No to bezczelność. No, straszna bezczelność. Myśmy naturalnie swoją robotę zrobili. Zaprosiliśmy te spółki i w odpowiedzi firma, która obecnie ma wasze samochody, pisze, że oni się dziwią, że my ich zapraszamy, bo nie widzą żadnego powodu i podstaw, by uczestniczyć w programie, który dotyczy wyłącznie sporu między waszą spółką ZOO Marmonti i spółką Europol Bis, a oni są już inną spółką, inaczej się nazywają. W ten sposób nie ma związku przyczynowego między pierwszym długiem
1 600 000, a później następnymi faktami. Mnie najbardziej dziwi w pań sprawie to nie to, że zostałyście oszukane, bo takich osób oszukanych w Polsce niestety jest bardzo dużo. Ale mnie szokuje inna sprawa, że dajecie, tak naprawdę składacie do prokuratury zawiadomienie o przestępstwie, gdzie jesteście bardzo dobrze przygotowane, bo są nagrania rozmów, są dokumenty, są faktury. To nie tak, że to jest tylko słowo przeciwko słowu. I zostajecie odstawione z kwitkiem. Wasz przykład potraktowania przez prokuratora jest absolutnie niejednostkowy. Na masową skalę, w podobny sposób, czyli przyjmuje biuro, przyjmuje kancelaria, po miesiącu odsyłają to. To jest powszechne zjawisko w polskiej prokuraturze, która to spycha na powództwo cywilne. Dlatego, że cywilna sprawa to jest sprawa, którą panie muszą założyć same, poprowadzić same, znaleźć dowody same. Oni mi nie zapłacili 1 600 000 i zapłacić ile procent od tej 5% wartości przedmiotu sporu. To ile to jest od 1 600 000? Nie więcej niż 80 000 zł. Jak za 5 lat ta sprawa cywilna się skończy, to panowie Marek i Jarek będą już dawno na Seszelach. I nie będą się czuli absolutnie uprawnieni. Pływali pod ciepłych wodach. A jeszcze muszę doczytać coś ważnego. Otóż pan mecenas Stanisław Oniszczuk pisze do nas, że projekty faktur nabycia sprzętu podstępnie panie zabrały w siedzibie spółki Marmonti, czyli waszej, a rozmowy te negocjacyjne, jak będzie to spłacane, zostały przerwane. Mamy nagrania, mamy nawet na kamerze, jak nam panowie to dają. Panie Ano, dokumenty, papiery, dowody rejestracyjne, faktury. Nie ma czegoś takiego jak projekt faktury. Faktura została wydrukowana, jeszcze zapieczętowana i podpisana. To jaki to jest projekt? Nie doszło do sprzedaży tych rzeczy. Rzeczy to mecenas chyba myśli o tych kontenerach i samochodach, o wielkiej wartości, co obecnie jest przedmiotem postępowania w prokuraturze rejonowej w Wołominie. O, no czyli wiecie, że jesteście już w prokuraturze? Nie. Z pań się kpi, znaczy to miał ci kontrahenci, ale kpina w świetle prawa, mam wrażenie. W majestacie prawa. Wy jesteście pomiędzy nieuczciwymi partnerami biznesowymi, a prawem i urzędnikami, którzy z was jeszcze bardziej kpią. Padliście państwo też po części ofiarą pewnych zmian tutaj w działaniu różnych ludzi, jeżeli chodzi o rynek paliwowy. Uszczelniono VAT, te metody okradzania państwa przerzucono na okradzanie się w cudzysłowie czasami wzajemne. Część spółek wiedzą, że już w ten sposób, co działały wcześniej, nie są w stanie, więc zamykają się. Więc szukają na przykład osób naiwnych, biorą towar, później spółka odchodzi. Zgłosiliśmy całą sprawę na policję, do Transportowego Dozoru Technicznego, do Inspekcji Transportu Drogowego. Że co oni robią? Że panowie wożą gaz przy wykorzystaniu naszych samochodów. Państwo interesuje VAT za gaz, a nie to, jakim samochodem jest wożony. Panie mówiły, że wiedzieliście, gdzie stoją te samochody. Oczywiście. No to dlaczego nie przyjechaliście, nie wzięliście swojej własności? Dlatego, że się boimy pani załogiem. Ale co mają się bić z tymi panami? Sprawa udowadnia imperium marnotrawstwa, w którym żyjemy. Mamy 17 różnych policji. Pani informowała instytucję ścigającego przewóz niebezpiecznych towarów, inspekcję drogową, policję. Tych policji mamy jeszcze kilkanaście. Jaki mamy efekt? I nikt nie podejmie żadnych działań. Policja dokonała poważnego przestępstwa, nie przyjmując zawiadomienia, nie podejmując działań, bo policja nie ma wyboru. Ten program jest o tym, że uczciwemu przedsiębiorcy należy się pomoc prawna i pomoc państwowa. No. Panie, boją się, cytuję, Wani z kałachem. Walczą też o swoje zdrowie i życie. Panie publikują dzisiaj swoje wizerunki w telewizji po to, żeby Niech się państwo zajmuje bezpieczeństwem obrotu i to polskich przedsiębiorców, bo nie ma obrotu gospodarczego bez bezpieczeństwa, czyli egzekucji przez państwo prawa. Można być pięknie załatwionym przez nieuczciwych współpracowników, a jednocześnie nie możemy znaleźć pomocy nigdzie. I to jest jeden wniosek. No bo wszystko grozi śmiercią lub kalectwem. Ale drugi wniosek jest taki, że macie panie napisać skargę na policję do Biura Spraw Wewnętrznych, tak zrozumiałem. Macie wytoczyć proces
prokuraturze. I trzeci wniosek jest taki, że pieniędzy zdaje się nie odzyskają. A ja bym chciała dać paniom trochę optymizmu. Dlatego, że dla mnie jako prawnika to postanowienie, które zostało wydane przez prokuraturę, jest tak rażąco niesprawiedliwe w moim odczuciu, że się nie utrzyma. Ja liczę na to, że sąd rejonowy, który będzie rozpatrywał to zażalenie, no przyjrzy się trochę wnikliwiej tej sprawie i zobaczy, że prokuratura nie wykonała swojej pracy. Szczerze powiedziawszy, liczymy na magię telewizji, że przez ten program coś się zacznie dziać, ponieważ to nie jest sprawa, która wypłynęła wczoraj. My z tym tematem walczymy przez 5 miesięcy. Ale mam nadzieję, że jednak ta magia telewizji zadziała pozytywnie, w co nie wątpię i wierzę w to.